Cześć, siemano, witajcie w Kręcinku Lengradu. Dzisiaj odcinek jest drugi. Dzisiaj odcinek jest drugi, dzisiaj kończymy robotę z poprzedniego odcinka, czyli... I oczywiście kontrakty i będziemy było tutaj dalej należeć. Ale to zobaczymy. Jeżeli kończymy z poprzedniego odcinka kontrakty i żniwa. Na razie są takie kolory, które sobie kupiłem. Wolny numer dzisiaj dłużej jest? 90. Pan, wolę. Mały kupę. A ja z dumą. No i elegancko już. Kasiara się zarabia na konto. Oczywiście tą całą kasę odkładamy na 18. Zbyszu gra teraz farmingę 22 w tym momencie. Bo nie miałem to poza odcinkiem spasić, ale stwierdziłem teraz, jak sobie posiedzę na stronę ciebie, że należowanie już było, a kolejnego odcinka należowania samego nie chcę robić, a żniw rzepaku jeszcze w tym sezonie nie było. Stwierdziłem sobie, że do końca sobie żniwa. Zacznę sobie tutaj należować. Czy pracownik sobie zacznie? O, o to chodziło. Pracownik sobie zacznie należować, a ja będę jeździł po kontaktu. Moim Lindner ze strzelaczem. No i tak jest plan. Kontrakty są obydwa kult oferowane. Pole numer 25 i 23 są równo robione. Jeżdżą tam dwa do szwary. Jeden mój i drugi w kontrakcie. Myślę, że chyba w dobrym miejscu się rozciąłem. Chyba jest jeden najlepszy miejsce na ten moment. Oczywiście na GPS-ie jakoś nie będą, bo jakby inaczej. No bo to tam będzie, żeby to skończyć, to będzie około 8 minut odcinka, tak gdzie 80, to odwadziło. Będę tu talerzowanie, troszeczkę puścić. Dzisiaj inne kolorki, bo nie chcę się włączać tamtej. Musiałbym kupić albo wypożyczyć obciążnik. Ale to wiecie. Właśnie, promocje trzeba zobaczyć. Bo dzień nie był kręcony, a trzeba zobaczyć takie promocje, bo nie pamiętam. O, Wałę Dalbo i Fenton. Jeszcze raz w sumie mogę w lewo jechać. Nie wiem, czy ja w tej prawej stronie to nie wygłoszę. Później tą większą górkę sobie zostawić. Ale nie wiem, nie wiem. Fajnie to idzie. Elegancko, szybciutko. W rzepaku mam 30 ton, zda się już. Więc na przyczepie mam chyba z 10. Tyle na 10, czyli już mam 50 ton w rzepaku. Więc 60 ton będzie w rzepaku jak nic. A bo wtedy ze wszystkich pól był rzepak. Wtedy miałem chyba 83 albo 84 tony, coś takiego było. Na pewno na 3 razy jechałem ten rzepak. Dobra, ale ścieżki w miarę starczyło. Oczywiście Żydom chciałem robić jakiś krew. Trochę źle wjechałem wtedy. Przyznaję się. Dobra, 9900. I
chwilę odrastał. Dobra, ten mój ostatni przejazd. Powiem wam, że Linder nawet daje radę z tym przebiegiem. Jechałem z 30 tonami Linderem, to dał radę. Jak się rozpędziłem, to w najgorszym miejscu jechał 8 na godzinę. Jak na to, że ten ciągnik ma 110 koni, to myślę, że to chyba dobry. Bo on jest tylko tymczasowo do szczepy. Tu wiadomo, nie było czego innego do wycięcia. Ale gdzieś daje radę. Dobra, syp się tu. Ja już chyba tą robotę powinien skończyć. Ale ten spole 25 skończył. A, i mój też skończył. Od razu mojego dojścia przestawię sobie na moje pole. O, pole 14, kultywatorowanie. Dobra, przyjmę. A, i czekaj, muszę skończyć 23 i 25 i 14 przyjąć. Tamten Deutsch nie zniknął. I zrobimy tak, szybciutko. By nie marnować czasu, jak najwięcej kasy zarobi, tak? Tego złożyłem, a my jedziemy na gospodarkę. Słyszę na pole numer 4, bo przy tego na jego wieczora. Dobra, będę przejadę, bo i tak od czwórki muszę puścić go do tego równego. Będzie szło. Rozkładamy talerzówkę. Trzeba poprzecznik robić. Nie wiem czemu, ale zawsze ja lubię na tym polu, jak coś się robi, to poprzeczek tutaj wyciąć na raz. Wyciąć albo zmodować. No i tak wiem, że on zawsze zostawi za tym. Więc nic nowego. A po co masz tak daleko na to nasło wyjeżdżać? Może o te 6 metrów bliżej jechać, tak? Wtedy na troszeczkę łatwiej założyć, tylko szybciej. I puść pracownika. Jak kombajnik to zaraz. A jak go wyciągnę na asfalt i go puszczę, to pojedzie? A nie, bo dobra, to tak nie działa. Jeszcze raz mu dać przejeść. Nie wiem, czy teraz będzie jechał już, czy nie. No wiecie, bo już na asfalcie. Co mi trochę lichy miejsce dostał, żeby go puścić. Dostał na dołku. Mógłbym go na tą drogę sobie postawić wtedy. Puścić go dopiero, ale dobra, no. Teraz już ogarnę, bo już na asfalcie. Już będzie szło. Plan jest taki, by na wiosnę kupić ciemnik do kukurydzy.
tutaj się zasiać. Tutaj zasiać słonecznik. Do góry za niej jeszcze nie jestem sezon. Ale słonecznik tak. A tam na tym tyńku w moich polach będzie sobie. Czyli kolejny odcinek dopiero będzie jasny. Czyli się w słonecznika tutaj. Więc w zasadzie nawet dobrze, że się nie wyszedł dzisiaj. Bo ja na jesień już nic nie będę chciał. Bo sorgo jest wysenne i słonecznik też się wyszedł. Więc ciekawie, ciekawie. Właśnie nie wiem, czy to jedno pole będę talerzało, czy nie. To musi być 100% talerzowane, bo się jest w małym budżetem. Najmniej ten co ja chcę kupić. To tutaj musi sobie działać cały odcinek. Dobra, w sumie to największa góra i najgorsza jest skoszona. Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy to poprawię. Nie wiem, do końca serii tak zostanie. Ciekawe, szczerze mówiąc. Kiedyś może przeszkadzało, ale teraz już nie bardzo. Dobra, to ja muszę pasmo wypłacać. Już się zacząłem. Wtedy puszczę tego na 14, żeby tam było. Jeszcze dzisiejszy odcinek do kasy przytulił. Nałożenie 10 przyjmujemy. No to będziemy zaraz robić. Więc na spokojnie. Ale się mikrofonu chyba. Nie było, że mikrofonu. Ale nie dzwoni. W sumie ja tej samej go puszczę. Mam bliżej. Słany Hellcat do uprawy, więc tu do końca odcinka będzie walczył. O, 12 się spieszyła. Pewnie 12 też uprawy. No, mówiłem. Dobra, i przyjmij kontrakt. A, bo już mam 3 aktywne jego kontrakty. No to jednak muszę poczekać. Naprawdę, te aktywne są 2. I to nie jest ukończone, ale tak graliście jakby... Jakby on jeszcze był... No, to się jakby był robiony, ale nie da. No bo nie jest odebrany, więc... Jest tak jakby jest jeszcze aktywny. Dobra, w sumie dobrze, że na górce będzie pełny, koniec pola. O to chodziło, żeby na górce było koniec pola. A szczerze mówiąc, bardzo dużo kontraktów robię na tej mapie, bo zrobiłem ich dużo. Nie wiem ile, ale muszę zobaczyć. No i dobra, tak jak ten cik został. Teraz się nawrócę do niego. Po niego, w sumie nie do niego. I elegancja pracy. Dobra, ostatni przejazd to finał. Kombajna gospodarkę będę tutaj zaprowadzić.
że może myślałem, że troszeczkę się to zejdzie, ale może to inaczej, dobrze, trochę dłużej da się też nie ma. Bo to chodziło, że tak z pół odcinka, fajerowy żniwa. No już mam chyba 10%. Tak, no bo jestem mocny, to jest wyprodany specjalnie. Ten na tą mineralną pewność. Że między odcinkami jak jest robota, no zrobienie no to wiadomo, że Rafał chce tylko 60, ale wiem, że to jest nierealne, ale wiecie, między odcinkami to tego nie widzi. A mi to jest trochę na czasie między odcinkami. Muszę sobie ogarnąć. Akurat kombajny staram się tego nie stosować. No bo jak się stoję, no to wtedy naprawdę powoli wiesz, że ta ścieżka jest, a tak to jest modna. Była to modna jedną dawkę nawozu z sieczki. No dlatego staram się jak najdokładniej tę sieczkę rozprowadzać po polu. Będzie 55 ton. 55 ton dało. W zasadzie na tym polu może stać, bo tutaj będzie miniaturka robiona. Więc on tam może stać. Jak najbardziej. Jedziemy w tym linderkiem. On tu ma 7 godzin zrobione, więc... Nie jest to dużo. Zwłaszcza, że on tylko w pierwszych odcinkach jak naprawdę jeździł. W pierwszych odcinkach to on robił, praktycznie tutaj z kosiarkami jeździł i coś jeszcze robił. A teraz to Lindera tylko używam do nawozu. Wiadomo, że dość zazwyczaj coś robi innego, więc Linder zostaje do nawozu. Zna się już. W zasadzie tutaj nie będę tutaj stąd brał tej szczepy, bo i tak tutaj będzie wyłożone za niedługo. A ja szczepy niczego innego nie używam. Więc... Nie wiem, jak to sobie na wodę jest. To mam więcej. Na to pole wystarczy. Dobra, przez czwórkę przeskoczymy. No i przy okazji na stację zajadę. Bo miałem własną stację postawić, ale jednak nie stawiam. Jeszcze. Przez potek nie będę jeździć. Czekamy na jakiś kontrakt nawozu więcej. Teraz w sierpniu to zbyt nie ma, ale wrzesień, październik, listopad to jest najwięcej kontraktów na nawożenie. To jest ten czas jest wtedy na nawożenie i ten czas jest też na zbiór kukurydzy, tak? Dobra, idziemy w lewo. Ale zanim na pole to skręcimy tutaj, na stacji. Wiem, że pod prąd się wcaplowałem. Lewie to trzeba na szybko zrobić. Za paliwo 136 euro. Kurde, ciężko zdążę, bo trochę wolniej jechał, jakby dalej. Nie, w tym farmingu to zarobicie, wygląda jak ta auta pojuje mnie. Gdzie jest ten GPS-a?
Jak troszeczkę się walnąłem na początku. Jako dobre 4 metry. Ale to nie ma tragedii. Ale tu są przed na kamieni od... pełno. No, 14 zrobiono 30%, tak? No więc tam parę przejazdów będzie zrobiono. Tutaj też w miarę szybko pójdzie. Dobra. Szczerze mówiąc, tego nawozu zbyt dużo nie idzie. No takie metry. A kasy idzie konkretnie powiem z tego. Więc myślę, że kontrakty na nawożenie to jest najlepsze co może być w tej grze. I oczywiście już to w 19 wiedziałem, że kontrakty na nawożenie są najlepsze. Bo to nie dość, że to jest najszybsza robota. Najmniejsza na to kasy wydać, można powiedzieć. Tylko raz jest problem, żeby wydać kasę. Żeby zasypać rozsiewacz, ale jak już jest zasypany, na przykład macie ten duży rozsiewacz brdala, co ma tam 19 ton nawozu, może mieć, to tym to jak się leci na kontrakcie, to jest coś pięknego, tak? Tym można jeździć i jeździć i jeździć. A kasiory tyle wpływa z tego, że... No już jest 40%, więc do końca odcinka nie zdąży, bo zostało jeszcze około 7 minut. Ale 60% robię. Coś takiego. Też nie wiem, czy akurat 60%. Może sobie będziemy tak oszczędnie sypać na tego nawozu. Wiadomo, trzeba zahachmieć tego nawozu, co mój. Już powinien być zrealizowany, zrealizowany. Zespole numer 10, out. Zatrzymamy się. Odbierz szybkie 5000. Odświeżam i nic się nie dzieje, więc chyba kontrakty się skończyły na ten moment. A co to jest za zasiew? Sprawdzi się rzepak. Nie chcę się tego siać. Więc mogę przyjąć pole na inne zasięg, tylko na kultywatorowanie mi chcę. 8600 to będzie dobra kasa. Dobra, zjeżdżam na gospodarkę i kończymy odcinek. Bo ile jest? 24 minuty. To zjeżdżamy i kończymy. Mam 25 800, tam miałem... No, czyli 12 tysięcy zarobiłem na dzisiejszym odcinku. Bo miałem 13 tysięcy, jak zacząłem odcinek. Aż jest 25, 26 prawie. No więc... jakoś taka siara tam się zbiera powoli na to pole. No, 14 jest 50%, tak więc mówię, że do końca odcinka będzie 60%. Jeszcze szybkie te przystawki chcę zobaczyć. Do Dundira 6 metrów. Ale ile kasy to mi interesuje? 53 tysiące, jopie. Chyba oryginalną Dundirowską kupię sobie przystawkę. Bo mógłbym sobie Capello kupić sobie składaną. Ale tej Capello już tyle używałem, że... A chyba podziękuję i sobie wezmę. Cześć. Bo dzisiaj będzie on normalny, bo się nie boi nic złego. Co chcę zrobić? No, kurwa, trzecia jest moje. No? No. Kurwa, to jest 8 metrów już, nie? Nie?
Co to jest narysowane? Nie wiem, to jest sobie co. Patrz. No. Tak jest. Zgadza się. Co? Nie, musimy gdzieś długo. Dobra, tu wolę ukradły, więc... Całe te długo ukradły. Więc w miarę dobrze wyjdzie. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, 26 minut. Także dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie, do następnego, cześć. Pa, pa.